Jak zrobić pizzę na każdym grillu świata? Dzisiaj kolejny odcinek. Bierzemy się za trochę tańszy model grilla Napoleon Freestyle. Zaczynamy! Jak zrobić ciasto do pizzy? Sprawdźcie link nade mną. Ja już to wszystko nagrałem. Teraz tylko bawimy się w porównania różnych sprzętów. Oczywiście trochę mozzarelli i łopata. Spójrzcie, co zrobiłem na grillu gazowym. Mamy tutaj okrągły kamień do pieczenia pizzy. Na tym grillu ten kamień dużo lepiej się sprawdzi, bo tak naprawdę tutaj musimy walczyć o dobrą cyrkulację ciepła, bo ta pokrywa jest dosyć cienka i musimy zadbać o to, żeby zostało jak najwięcej tego ciepła na ruszcie. Gdybyśmy mieli duży prostokątny kamień, no to wszystko poleciałoby gdzieś tutaj bokami, a od góry nie mielibyśmy żadnego zapiekania. Ten grill ma też potężną moc, więc nie za bardzo mogę odkręcić wszystkie palniki na maksa, bo będzie się pizza przypalała od spodu, a od góry zostanie zupełnie blada. Więc pierwsze ustawienie tego grilla wygląda tak. Dwa palniki środkowe są skręcone na minimum, zewnętrzne są skręcone na maksa. I w takim ustawieniu próbujemy pierwszą pizzę. I teraz za 3 minuty będziemy wszystko wiedzieli o tym grillu. Tak naprawdę minęło 4-5 minut, a nie 3 minuty, bo ten kamień nie był jeszcze bardzo nagrzany. Zobaczmy, jak ta pizza wygląda po tym czasie. Spód jest praktycznie prawie gotowy, natomiast z wierzchu ona cały czas pozostaje blada. Pokażę Wam teraz, jak to można naprawić. Po pierwsze, to jest coś, co nazywamy budą do pizzy. Musimy to ustawić teraz na ruszcie. To urządzenie jest bardzo pomocne w grillach, które mają cieńszą pokrywę, po prostu w tańszych grillach, bo ta buda tak naprawdę teraz bardzo skumuluje to uderzenie ciepła pod sobą i tak naprawdę ta pizza powinna robić się już dużo, dużo szybciej. Pamiętajcie też o tym, że teraz ten kamień nie będzie się tak bardzo wystudzał, bo całe ciepło jest skumulowane, nawet jak pokrywa jest otwarta. Robimy kolejną testową pizzę. To jest już trochę jak piec do pizzy. I tutaj zwróćcie uwagę na to, że pizzę sprawdzimy maksymalnie po 2 minutach. Tutaj trzeba ją wyjąć, żeby obejrzeć, jak wyszła. Można by jeszcze dopiec od tej strony. Wydaje mi się, że różnica jest wyraźna. Ja nawet chyba nie muszę opowiadać o tym, co tu widzimy. Z prawej strony piękna panterka, lekko zapieczony ser. Z lewej blada pizza. To jest sposób na uratowanie pizzy na tanim grillu. Trzymajcie się, kochani. Dajcie znać w komentarzach, jaki jeszcze grill chcecie, żebym sprawdził w robieniu pizzy.